Interesujesz się elektroniką i programowaniem? Słyszałeś o Raspberry Pi i chciałbyś wykorzystać tą platformę do tworzenia ciekawych projektów? Inteligentny dom, serwer wydruku, smart TV, a może własny robot lub kamera monitoringu? To tylko kilka możliwości tego minikomputera. Właściwie ogranicza cię tylko wyobraźnia, bo wiedzę zdobędziesz z tym kursem. Cześć, ja nazywam się Marcin Lesiński i zawodowo zajmuję się projektowaniem urządzeń elektronicznych oraz tworzeniem oprogramowania. Nie martw się, ty nie musisz posiadać takich umiejętności, żeby skorzystać z tego kursu. Przygotowałem go dla osób zupełnie początkujących. Tak naprawdę wystarczy minimum wiedzy o elektronice oraz chęci, aby poznać popularną malinę. Kurs zaczniemy od poznania budowy tego minikomputera. Dowiesz się, do czego służą piny GPIO, jak rozbudować możliwości Raspberry oraz podłączać różne podzespoły, tak jak na przykład kamery, wyświetlacze czy też czujniki. Pokażę Ci też, jak zainstalować na malinie system operacyjny i podłączyć do sieci Wi-Fi. Później przejdziemy do rzeczy nieco bardziej zaawansowanych, jak do tworzenia prostych programów. Dowiesz się, jak za pomocą portów GPIO sterować podłączonymi urządzeniami i jak odczytywać dane z czujnika temperatur. Zapiszesz je nawet w bazie danych na stronie www, którą przygotujemy w trakcie kursu. Na sam koniec kursu zostawiłem coś specjalnego. Stworzymy system inteligentnego domu, w którym określimy m.in. potrzebne funkcjonalności, dobierzemy wszystkie komponenty, a następnie samodzielnie stworzymy oprogramowanie sterujące i raportujące. Wiem, że teraz brzmi to dla Ciebie bardzo skomplikowanie, być może nawet niewiarygodnie, ale po tym kursie naprawdę zrobisz to samodzielnie. Mam nadzieję, że zachęciłem Cię do poznania Raspberry i niedługo widzimy się w kursie. Do zobaczenia!